Dzień dobry, kochani. Witam w kolejnym vlogu. Tym razem pokazuję wam siebie w outfitiku takim typowo wiosenno-letnim. Mam ten komplet z Ocean's Apart. I co? I zabieram was dzisiaj w bardzo ładne miejsce. Zabieram ze sobą też dronika. Dron Rafał. I muszę wam przyznać, że to jest niesamowita frajda tym latać. Więc zabieram go, bo będą tam ładne widoki. Może uda mi się coś nagrać, więc wrzucę. Że jestem gotowa. Taka, powiedziałabym, że taka... może niekoniecznie moja stylówka, ale pomyślałam sobie, że ten rok jest taki cały pod kątem wychodzenia ze swojej strefy komfortu, więc również strojem dzisiaj wychodzę ze swojej strefy komfortu. Jestem cała na pomarańczowo. Także tak, zapraszam na wycieczkę. Zaczynamy wycieczkę. Wszystko już jest żółte, a mamy dopiero kwiecień. To są jeszcze takie jakieś opuszczone budynki. Ciekawe są, co tutaj było, ale to jest piękny widok. Tak czy siak. Ładnie tutaj. Ale najlepsze dopiero przed nami. You're waiting for us. Nie mogę wytrzymać, jaką ta woda ma w ogóle kolor. Jakie ta woda ma kolor? Piękny jest ten widoczek. Ale już jest tak gorąco dzisiaj. Że to jest nie do wiary. Ja i moja fancy stylówka. W zeszłym roku tutaj zrobiłam piękne zdjęcia, a teraz robię filmik dla was. W ogóle fajny kadr tak między tymi drzewami. Widać morze. To siwo. What are those birds? Oh, I don't know how they're called in English, but they look like jaskółki. Jak mi się wydaje, że to są jaskółki, przynajmniej tak wyglądają. Mają takie ogony. Takie wiecie, takie. Ale jakich tutaj jest dużo. Mała przerwa na widoczki. Dalej jesteśmy dopiero tutaj. Ale idziemy dalej. Vamos! W ogóle jaka różnica w czasie. Podejrzewam, że tutaj było zboże, bo przynajmniej tak wygląda. Już pokoszone. A w Polsce? Gdzie tam jeszcze? Do żniw, tak? Tak to się nazywa. Gdzie tam jeszcze do żniw? Dobra, idziemy dalej. Coś mi zniknęli z oczu. Chyba jednak znaleźliśmy tutaj miejscówkę. Też wygląda, jakby tu było jakieś ogrodzenie. Swoją drogą to są agawy. Rosną ogromne i kują. Dobra, tutaj też już pościnane widzę. No idziemy dalej. Słuchajcie, kochani, mamy to. Co prawda pewnie trochę nielegalnie, ale mamy to.
jest wyścig tych łodzi. I nie wiem, jak one się nazywają dokładnie, speedboats. Takich szybkich łodzi. Motorówek? Chyba tak. Ale nam się trafiło. Tutaj jakiś stateczek. Tam sobie ludzie biwakują. No i my tutaj mamy całą tą polanę dla siebie. Prawda, Nacho? Nacho? A tam mamy wyspę Świętego Pawła. Jest też pomnik. Podchodzimy bliżej do wyspy, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest jakieś połączenie, ale wydaje mi się, że nie. I na dodatek wyspa jest chroniona. Nie można też nad nią latać dronem, bo próbowałam dostać licencję na to, żeby latać tam dronem, ale no niestety nie można. Dużo tutaj jest takich cierniaków. Znaczy, dajesz radę? Dobra, wygląda to w ten sposób. Tam ktoś sobie kajaczkiem jedzie. No i widać już, że nie ma połączenia z tym kawałkiem, tylko jest to po prostu oddzielna wyspa. A dlaczego tam w ogóle jest pomnik i o co chodzi? No to legenda głosi, że święty Paweł, płynąc przez Morze Śródziemne, rozbił się tutaj swoim statkiem. I to on zapoczątkował chrześcijaństwo na Malcie, więc on jest tutaj bardzo ważną postacią. I no, ma swoją wysepkę. Także tak. Jeżeli byście chcieli poczytać więcej, to znajdę jakiś artykuł odnośnie świętego Pawła i całej historii, jak się tutaj rozbił swoim stateczkiem, i wrzucę ten link w opisie, więc zapraszam do opisu, jeżeli ktoś jest ciekawy, wiecie, takich merytorycznych informacji. Bo ode mnie to raczej się za wiele nie dowiecie na takie tematy religijne. Dobra, idziemy sobie gdzieś usiąść na bułę. Tak? Jak tam? Na co? Dajesz radę? Na czut? Okej, wszystko? Ej! Patrzcie, w ogóle co chwilę na mnie jakieś muszki wlatują. Jestem cała w tych muszkach. W ogóle jeszcze taka ciekawostka, jeżeli ktoś by chciał tutaj się udać na przechadzkę i zaryzykować, to jest bardzo dużo ostów i takich kłujących roślin. I no, raczej bym mówi powiedziała, że w klapeczkach to nie. Taka sytuacja. Jesteśmy tutaj, o, i tutaj w ogóle widać te fermy rybne. Tutaj jest jedna, a tam w oddali jest więcej. Czyli tuńczyki tam. Szkoda tylko, że nie ogarnęliśmy tego, żeby przyjechać dużo wcześniej, no bo już jest tak nijak, nie jest zielono.
Podejdziemy jeszcze tutaj kawałek. Żeby się tutaj nie zamierzyć. Chodźcie stąd. No po prostu złota. Patrzcie, jaka piękna zatoczka tutaj jest. W ogóle jak świetnie widać cień pod łódkami. Jaka jest przejrzysta woda. Sztos po prostu. Dobra, nie nagrywam ludzi, bo chillują. Wracamy. Idziemy na niedzielny obiad. Tutaj się roślinności. Jak byliśmy tutaj zimą w zeszłym roku, to było naprawdę ślicznie, bo wszystko było zielone. Możecie sobie tylko wyobrazić. Wbiło mi się tu coś. Możecie sobie tylko wyobrazić ten kontrast między zielenią a niebieskim. Pięknie. A teraz wszystko jest już takie zeschłe. Także tak. To jest domek. W ogóle jakie ma te security. No, ale w takich domkach ludzie sobie trzymają narzędzia, jakieś tam różne rzeczy do oporządzania zwierząt. Okej, czyli tutaj farmerzy sobie trzymali jakieś narzędzia i coś, co jest bardzo metańskie dla większości domów, bo jest taki właśnie chatek, jest jakaś kapliczka bądź coś takiego bardzo religijnego. Dobra, wracamy. Co? It's nice, look at the gold floor. Patrzcie, jaki kawałek to jest truskawek. Salono. Duży piękny truskawek. Taka, nie wiem jak to nazwać, taki koszyczek, taki pojemnik kosztuje 2,50 w tym momencie. Ale trzeba przyznać, że już powoli się sezon na truskawki kończy. Także, ale będę jeść, będę je zjadł.